Nazywam się Michalina, studiuję na Akademii Sztuk Pięknych i ostatnio wynajmuję mieszkanie, które jest stare i ma bardzo stare okna. I mam problem z tym, że okna są nieszczelne i wieje z nich zimno. Jak wynajęłam ten pokój, było bardzo ciepło, były wakacje przed rokiem studenckim, a potem się okazało, że muszę coraz bardziej się od tego okna, które było najatrakcyjniejsze w tym pokoju, oddalać. Pomyślmy o jakichś takich materiałach, które by się dostosowywały do różnych przerw, tak? Uciskają jakieś takie, upychają koce tak. Pod framugę, między framugę a parapet, gdzieś tam między ścianami. No tak, ale to właśnie chodzi, tak jak Misia powiedziała, chodzi o to, żeby to też było wizualnie atrakcyjne. Tak jak ty, Janek, powiedziałeś, są trochę jak taki balonik, tak, że się jakoś rozciągają, czy można je bardziej dopasować niż te uszczelki. Mhm. Musimy po prostu to posprawdzać z różnymi materiałami. Po paru próbach. Łącznie z pianką poliuretanową, łącznie z frytką tapicerską. Stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zwykła pianka tapicerska. Mocowanie jest bardzo proste. Do ram okien przyczepione są rzepy, dzięki czemu gąbki się nie odczepiają, kiedy otwieramy okno. Z kolei na dole wymyśliliśmy system, który sprawia, że gąbki wewnętrzna i zewnętrzna ściągają się wzajemnie, przez co w lepszy sposób wypełniają szczelinę. W ostatecznym produkcie użyliśmy materiałów, które są łatwo dostępne. Chcieliśmy stworzyć takie rozwiązanie do it yourself i w zasadzie to się bardzo dobrze udało, bo użyliśmy taniej pianki tapicerskiej, która jest taką gąbką łatwo wypełniającą te szczeliny między oknami. Folia NRC, której użyliśmy, jest wiatroszczelna i wodoszczelna, w związku z tym jest bardzo dobrym izolatorem. Niesamowicie podoba mi się złoty kolor. Jest to niebanalne rozwiązanie, a przy okazji naprawdę działające, bo jest o wiele cieplej. A poza tym izoluje od hałasu, a moje mieszkanie jest tuż przy ulicy, więc pełni nawet dodatkowe funkcje.